Co wy robicie? Czemu wy tu jesteście? Ja ogólnie robię miniaturkę do filmu. No ale dobra. Siemanko, ja jestem Sedok i dzisiaj z kamery, w sensie bardziej z telefonu, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam animacje, które zrobiłem do darmowej paczki youtubera, streamera wraz z Astatem i z Choco. Pokażę wam dzisiaj, jak to wyanimować i edytować. Są tam proste i fajne przejścia oraz grafiki dla osób początkujących. Wydaje mi się, że paczka wyszła naprawdę spoko. Nagrywam to wieczorem, żeby był taki klimacik kozacki. Zapraszam również was na mój drugi kanał, na którym streamuję. Możecie zostawić łapkę w górę pod odcinkiem oraz zostawić subskrypcję na kanale. Ja się z wami żegnam. Miłego oglądania. Trzymajcie się. Cześć. Widzimy się już po tym kozackim wstępie i pokażę wam dzisiaj paczkę, którą zrobiłem wraz ze Statem i z Choco. Jest to youtuber pack, jest to paczka youtubera, streamera. Po pobraniu jej z linku w opisie wchodzimy w nią, możemy ją wypakować sobie na pulpit. Wchodzimy w tą paczkę, mamy animacje, awatary, banery, miniaturki, muzyki do donate'ów i muzyki do filmów. Animacje przykładowe, które zrobiłem, są nawet w moim filmie, ale macie też je za darmo, więc wydaje mi się, że warto ich używać, bo są naprawdę kozackie jak na za darmo. Macie tutaj pokazane, jak wyglądają obie animacje oraz takie proste, podstawowe przejście, które możecie używać na streamie lub między odcinkami. Są tutaj awatary, banery, miniaturki również. Przykładowo pokażę wam banery. Jeśli macie Photoshopa, możemy to edytować w Photoshopie. Klikamy na przykład na... Ktoś mi zostawił suba na odcinku. Dobra, gdy jesteśmy już w Photoshopie, klikamy na klawiaturze T i dam wam tą czcionkę do opisu, do pobrania. Są dwie czcionki do pobrania i możemy sobie edytować na przykład na name albo na Sedok, cokolwiek co chcecie. Możecie również edytować sobie kolory tego, możemy sobie również edytować zdjęcie, napisy, font, wszystko dosłownie możemy tutaj edytować. Macie to do waszej dyspozycji oraz pokazuję wam dzisiaj też w tym poradniku, jak edytować te grafiki w internetowym Photoshopie, czyli Photopea, Photopea, nie wiem jak to się czyta. Wystarczy, że sobie jesteśmy w naszej paczce i przeciągacie na przykład baner z postacią tutaj do tego programu, gdzie się nam załaduje. Musimy oczywiście pobrać te czcionki, wyskoczy nam tu taka informacja. Przybliżamy sobie, klikamy te na klawiaturze i możemy sobie edytować name na przykład, dajmy sobie i zatwierdzamy. I tak to wygląda, tylko mówię, musicie mieć ten font, pobierzcie go sobie z opisu i będziecie mogli sobie wszystko dostosować. Gdy chcemy zmienić tło, wchodzimy w tło, kolor do edycji, Ctrl U, zaznaczamy tą opcję, no i wybieramy jakiś kolor, który nam się podoba, na przykład taki różowy, i macie to na swoim kanale. Zapisujecie tak samo file, save as, wyeksportować na pulpit. Zapisujecie to jako PNG lub JPG, klikacie save, macie to tutaj. Wystarczy, że przeciągniemy to, tworzymy nowy plik o wymiarach 2560x1440, klikamy create, przeciągamy to, ustawiamy to na środku, zatwierdzamy. No i wystarczy, że teraz to wyeksportujemy na pulpit i możemy sobie używać na naszym kanale tego baneru. Tak samo wygląda to z miniaturkami. Przykładowo miniaturka wbijaj na stream. Wygląda ona w ten sposób. Możemy sobie tutaj oczywiście wszystko edytować, zmieniać nazwy i ostatnimi folderami, jakie są, czyli muzyki do donate'ów oraz muzyki do filmów. Przykładowo mamy tutaj taką muzykę. Nie chcę tutaj dostać praw, więc tak na szybko wam tylko pokazuję. Muzyki do filmów również są raczej bez praw autorskich, więc możecie korzystać i używać je w filmach. Ja użyłem w poprzednim filmie tej piosenki, więc możecie pobrać i korzystać. Bo to jest właśnie ta paczka, a my widzimy się już na zakończeniu. Więc ja dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę na tym kanale pod tym filmem oraz subskrypcji. Wpadajcie na mój drugi kanał, są tam streamy. Myślę, że paczka się wam spodobała, jest to moja trzecia paczka na tym kanale. Korzystajcie z niej, używajcie, bo są tam fajne przejścia, grafiki. Możecie wszystko tak naprawdę dostosować pod siebie. Ja wam daję link do pobrania w opisie. Ja się będę z wami żegnał, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, cześć!